Tak jak w całym kraju, w Wydziale Komunikacji Suwalskiego Ratusza są problemy z rejestracją pojazdów. Po tym, jak w poniedziałek w całej Polsce wprowadzono nowy system centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, niemal z każdego zakątka kraju docierają informacje o utrudnieniach w rejestracji aut. Tak samo jest nad Czarną Hańczą. Jak mówi Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Suwałk, o ile nie ma kłopotu z rejestracją aut nowych i sprowadzonych z zagranicy, to już z kupionymi w Polsce samochodami używanymi jest kłopot. Problemy pojawiają się też ze wprowadzeniem wpisów do dowodów rejestracyjnych, jak na przykład informacji o instalacji gazowej. W Suwałkach nie mamy problemów z rejestracją aut nowych, sprowadzonych, jakichkolwiek pojazdów, jeżeli chodzi właśnie o tą kategorię. Natomiast pojawiają się problemy przy rejestracji samochodów, które już były użytkowane w Polsce i są to pojazdy używane. Tutaj bardzo dużo wyskakuje komunikatów o błędach przy dokonywaniu tej rejestracji i jest to na chwilę obecną główny problem. Pojawiają się też problemy przy dodawaniu nowych pozycji w dowodach rejestracyjnych, takich jak dopisanie na przykład haku holowniczego, dodanie instalacji gazowej, czy też dodanie współwłaściciela pojazdu. Tutaj też zdarzają się komunikaty o różnych błędach przy wpisywaniu do tego programu nowych danych. Kierownik zapewnia, że mimo problemów z systemem urzędnicy nie odsyłają nikogo z kwitkiem. Może być natomiast tak, że niektóre osoby będą wzywane ponownie celem wprowadzenia danych, kiedy będzie pewność, że jest to możliwe. Oczywiście nie jest tak, że odsyłamy kogokolwiek z kwitkiem. Każdą sytuację staramy się albo doprowadzić do szczęśliwego oczywiście końca, czyli jednak dokonać tych zmian, czy też rejestracji tego pojazdu, lub po prostu będziemy starali się te osoby wzywać już do urzędu, kiedy będziemy pewni, że te operacje będą mogły być przeprowadzone. Także jak najbardziej nikt nie jest tutaj odsyłany z kwitkiem. Każdą sprawę staramy się w sposób indywidualny rozpatrywać i załatwić w taki sposób, żeby osoba mogła ją dokończyć od razu na miejscu lub wrócić do niej w ciągu kilku najbliższych dni. Jednocześnie Kamil Sznel prosi kierowców o wyrozumiałość. Jak mówi, błędy systemu nie są winą suwalskiego urzędu. Generalnie wszystko na bieżąco staramy się spisywać i te błędy zgłaszać do Ministerstwa Cyfryzacji, które jest odpowiedzialne za wdrożenie tego programu. Dziś również z Urzędu Miejskiego w Suwałkach powinno wyjść takie pismo typowo techniczne, wskazujące na to, jakie błędy, jakie trudności napotykają pracowników Wydziału Komunikacji, jeżeli chodzi o wdrożenie tego programu. Także mieszkańców, którzy w tych dniach korzystają z usług Wydziału Komunikacji, proszę o cierpliwość. Nie jest to naszą winą, że pojawiają się te błędy. Proszę o wyrozumiałość przy rejestracji aut.